Gdyż byłeś schronieniem słabemu, schronieniem ubogiemu, w jego niedoli, ucieczką przed powodzią, cieniem przed upałem. Księga Izajasza 25:4. Port łaski. Czy wiesz, że francuskie miasto portowe Havre nosiło pierwotnie nazwę Le Havre de Grace, port łaski? Nazwę tę nadano mu na początku XVI wieku. W tym czasie na polecenie króla Franciszka I poszukiwano odsłoniętego miejsca nad kanałem La Manche, aby zbudować tam port. Żeglarze zaproponowali budowę portu na północnym brzegu ujścia Sekwany. Tutaj prądy były korzystne i można było bezpiecznie schronić się podczas silnych sztormów. Przystań, osłonięte miejsce, bezpieczne i ciche schronienie, czyż nie za tym tęsknimy, gdy sprawy stają się trudne i niepewne? Jak dobrze, że to schronienie rzeczywiście istnieje u Pana Jezusa, Syna Bożego, który ma wszelką moc, by zachować i doprowadzić bezpiecznie do celu każdego, kto mu ufa. Ponieważ jest Bogiem, zawsze panuje nad wszystkim, zarówno nad siłami natury, jak i nad okolicznościami naszego życia. Któż mógłby nas chronić lepiej niż On? Równocześnie jest On człowiekiem i zna cierpienie z własnego doświadczenia. Dlatego też rozumie nas i współczuje naszym słabościom. Jego zaproszenie jest skierowane do wszystkich. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Ewangelia Mateusza, 11 rozdział, 28 werset. Ci, którzy przychodzą do tego Pana i oddają swoje życie pod Jego dobre kierownictwo, mogą z przekonaniem zaśpiewać pieśń o takich mniej więcej słowach. Mamy skałę, która stoi niewzruszona, mamy prawdę, która nigdy nie ginie, mamy źródło, które nigdy nie wysycha, mamy siłę do dźwigania, która nie poddaje się żadnemu ciężarowi, mamy schronienie w czasie burzy, strachu i niepokoju, mamy bogactwo, któremu nigdy nie grozi uszczuplenie. Edwig von Redern, rok 1866 do 1935. Gdyż byłeś schronieniem słabemu, schronieniem ubogiemu w jego niedoli, ucieczką przed powodzią, cieniem przed upałem. Księga Izajasza 25:4.